Cześć, witajcie. Dzisiaj drugi dzień mojego wyzwania 10 tysięcy kroków dziennie, przez co najmniej 30 dni. Słuchajcie, mam kolejny sukces. Dzisiaj rano po mniej więcej tygodniu znowu się zważyłem i na mojej wadze było 91 kg. Jest to naprawdę dla mnie ogromny sukces, bo łącznie schudłem już około 5 kg. 5, a nawet może i więcej. W zeszłym tygodniu miałem jeszcze 92,5. Wrzucałem taką informację na story. Kilkaset osób widziało, więc być może teraz to, co słuchają, to wiedzą, że tak było. A dzisiaj się znowu zważyłem po mniej więcej tygodniu i mam kolejne 1,5 kg mniej. Naprawdę długo musiałem czekać na te efekty, bo około pół roku. Na początku schudłem 2 kg z 96 na 94 i po prostu na 94, jak mi się waga zatrzymała, tak totalnie nic się nie działo. Chodziłem, uważałem na to trochę, co jem, ile tego jedzenia jem i nic się nie działo. Naprawdę w pewnym momencie, nawet tak jak już ostatnio też wspominałem, na chwilę się poddałem, ale zacząłem znowu chodzić, zacząłem znowu bardziej dbać o siebie. Znowu więcej, tak można powiedzieć, chodzić, czyli trenować. I w końcu po długich miesiącach moja waga z 94 spadła na 92,5, bo później po prostu dopiero wtedy robiłem pomiar, że tak powiem, 92,5 i dzisiaj kolejny pomiar 91 i w końcu mam efekty z tego. Bardzo się cieszę, naprawdę, bo to bardzo motywuje do tego, żeby dalej dbać o siebie, żeby dalej chodzić, żeby dalej trenować, żeby dalej odżywiać się zdrowo i prowadzić zdrowy tryb życia, bo widzę w końcu sens. Ale no niestety na efekty musiałem poczekać pół roku musiałem walczyć sam ze sobą i z tym, że nie ma efektów, z tym, że nie ma żadnych rezultatów. Naprawdę nie było to łatwe, no i dlatego tak wiele osób rezygnuje, z diety, dlatego tak wiele osób rezygnuje z ćwiczeń, bo po prostu jeśli trzeba na efekty czekać pół roku, to wiele osób po prostu się nie doczeka, mówi, że to nie działa, mówi, że się nie da schudnąć, albo że są już za starzy, albo że już tak po prostu taką mają figurę. A więc to jest raczej nieprawda. No wiadomo, może jeszcze do każdego przypadku jest inaczej, do każdej osoby, ale myślę, że gdybyście wystarczająco długo chodzili, trenowali, dobrze się odżywiali, to też mielibyście w końcu efekty. No i ja właśnie po pół roku w końcu moja waga fajnie poleciała. Nie wiem, w sumie sam nawet jeszcze, to jest właśnie błąd, że ja nawet nie wiem za bardzo do jakiego poziomu dążę, ale myślę, że na razie, gdybym miał 85 kg, to byłbym już tak na tą chwilę, z tą świadomością, co mam teraz w głowie, to byłbym w 100% zadowolony przy wadze 85. Może jak będę miał 85, to będę chciał więcej, nie wiem, ale nie wydaje mi się, bo nie chcę też być jakimś chuderlakiem, a być może wtedy znowu zacznę może coś ćwiczyć na jakieś mięśnie, jakieś pompki, jakieś coś dodatkowo, więc może znowu będzie przyrost masy mięśniowej, a tego tłuszczu będzie po prostu mniej, więc to, ale waga będzie w tym samym miejscu, także różnie może być, nie wiem jeszcze. Ale jeszcze też chciałem powiedzieć o jednej bardzo ważnej rzeczy, przez którą to w ogóle się tak stało, przez jedną małą, prostą decyzję o po prostu chodzeniu i co się po prostu dzieje później w naszym mózgu, że jedna mała decyzja może naprawdę zmienić całe nasze życie. Tego jestem jakby przekonany, to co mówię, że jedna mała decyzja może zmienić całe życie i w naszym mózgu później zaczynają dziać się po prostu inne rzeczy. Zaczynamy inaczej myśleć, jeśli podejmiemy jedną małą decyzję o tym, że zaczniemy trenować, zaczniemy chodzić, to później samo nam to do głowy przychodzi, że może warto by było jeść więcej warzyw, mniej jakichś tłustych rzeczy, no zdrowiej się odżywiać, więcej ćwiczyć, częściej ćwiczyć. I naprawdę to później tak pomału się do tego nastawiamy, pomału nasze nawyki się w końcu zmieniają. Jeśli robimy coś przez, kurczę, pół roku, to już naprawdę wchodzi to w nasz nawyk. Bo ja, kiedy nagrywałem też film o tym, jak chodzę i biegam, i mówiłem, że będę musiał sobie kupić bieżnię na zimę, bo nie wyobrażam sobie właśnie takiej pogody, jak jest dzisiaj, lecących liści, deszczu z nieba też lecącego, a ja będę po prostu chodził po dworze czy ćwiczył,
a ktoś tam mówi, że spoko, normalnie będziesz chodził. Ja w to nie wierzyłem po prostu, ale widzicie, w mojej głowie znowu jest kolejna zmiana. Dzisiaj jest brzydka pogoda. Dzisiaj na szczęście jest jeszcze dość w miarę ciepło, jest kilkanaście stopni, ale jak wychodziłem z domu, to padał deszcz, ale i tak wyszedłem, tak? Także i tak wyszedłem, więc zachodzą te zmiany, zachodzą naprawdę te zmiany i warto zacząć, bo to najważniejszy krok. Jak nie zrobimy tego pierwszego kroku, to nic się nie zmieni. Jak powiemy, że nie teraz, nie ma czasu, to nie jest ten moment, no to będzie lipa. Postaram się odszukać to zdjęcie, być może mam zapisane w telefonie, kiedy tydzień temu ważyłem się i było to 92,5. No dzisiejsze zdjęcie oczywiście mam, to też tutaj gdzieś pokażę, załączę, z wagą 91 kg. No i chodzimy. Dzisiaj mój drugi dzień takiego wyzwania, fajnego challenge'u, gdzie nominujemy siebie nawzajem, gdzie chodzimy 10 tysięcy kroków dziennie, chociaż minimum, żeby właśnie w ludziach wytworzyć ten nawyk zdrowego trybu życia, ten nawyk chodzenia, dbania o siebie i o zdrowie za pomocą naturalnych rzeczy, a nie jakichś masek czy szczepionek. Także tak to wygląda. Okej, pozdrawiam Was i do zobaczenia jutro. Jutro trzeci dzień wyzwania, kolejny dzień robienia kroków. No i fajnie, fajna zabawa, fajnie się chodzi, fajnie jest. Pozdrawiam, cześć.